Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle, czyli mobilnej grze darmowej na Androida czy iOS-a. W każdym razie dawno nie było odcinka, a no to dlatego, że gra raczej nie jest z tych, które są jakieś spektakularne do pokazywania na YouTubie, ale myślę, że specyficzne grono odbiorców, tych, którzy lubią Dragon Balla i być może Dokkan Battle grają, i mnie oglądają, to do nich dotrze. W każdym razie, słuchajcie, jakiś nie było po prostu materiału z tego względu, że nie było banerów, czy nie było tych summonów, które by mnie interesowały. Przez długi, długi czas praktycznie nic nie summonowałem, czyli nie zdobywałem żadnych nowych postaci właśnie stąd. Dlatego pewnie możecie zauważyć w prawym górnym rogu tutaj, że mam zebrane 1260 DS-ów, czyli to jest naprawdę sporo. Dużo osób mówi, co to pewnie kupujesz, to jest niemożliwe, żebyś tyle uzbierał. Jest możliwe, żeby uzbierać. Serio, nie kupiłem ani razu DS-ów. Także da radę, tylko po prostu trzeba oszczędzać i robić wszystkie daily questy, robić... Ja wszystkich jeszcze questów nawet nie skończyłem, słuchajcie, tutaj, jeżeli by kogo tokolwiek interesowało, to jestem na arenie 16, więc jeszcze do końca mi troszeczkę brakuje, ale robię praktycznie codziennie jakieś tam questy, za które dostaję 1 DS, 2 DS-y, wszystkie celebracje, również codziennie się loguję, więc naprawdę sporo tego jest. Jeżeli by ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądają moje ostatnie zdobycze, jeżeli chodzi o team, czyli postacie nowe, no to ja robię sobie teraz na spokojnie, robię sobie praktycznie każde story, czyli każde, no, każdą przygodę, która pozwoli mi zebrać postacie i ulepszyć je maksymalnie. Więc między innymi teraz zbieram właśnie tego Frieza Final Form Angel. On dropi jako karta free to play z aktualnie jednego eventu Dokkan. Zebrałem, to była masakra, to nie wiem po co ja to robiłem, ale zrobiłem, bo chciałem mieć po prostu wszystkie postacie. Czyli Metal Kura. W każdej formie, czyli wersja Strength, Int, Tech, Agility i Physic. I one wszystkie są wbite na Super Attack 10 i mogę je zdokanować. Bardzo dużo Elder Kaiów, ale to dostałem za wbicie 20 levelu. A moja zdobycz, słuchajcie. Mianowicie... gdzie są moje LR-ki? W sumie mam tylko jedną LR-kę, słuchajcie. Podczas eventu z androidami udało mi się zrobić LR Androidy. LR Androidy, czyli tak naprawdę Legendary Rare kartę, która ma wbity Super Attack 20, wszystkie ścieżki rozwoju i mają 100% rozwinięte drzewko Hidden Potential. Więc to jest super opcja. No a jeżeli chodzi o inne rzeczy, Select All, weszła też nowa przygoda, w której mogliśmy zdobyć m.in. tą panią, Yurin, którą znacie m.in. z Dragon Ball Super. Też jest na Super Attack 10 i 4 ścieżki odblokowane w Hidden Potential. Pana Gohana Ultimate, też Super Attack 10, niestety on nie ma wersji UR. Freeza, też na 10 i 4 ścieżki. Nie, tego pana nie, tego będziemy jeszcze farmić. Tu, Goku Ultra Instinct, też darmowa wersja fizyczna, 10 super atak i odblokowane 4 ścieżki. Więc to są takie moje aktualne zdobycze, można powiedzieć. No, tego trzeba będzie jeszcze zdokanować, jak wróci event. I tak naprawdę to większość rzeczy z tego już wiecie, bo na przykład to summonowałem i tego Goku Ultra Instinct summonowałem i to widzieliście na odcinku i tyle. Więc ja bym chciał, słuchajcie, co ja teraz bym chciał sobie zrobić, jaki summon bym chciał sobie zrobić. Najnowszy to jest właśnie ten Dokkan Festival, ale w nim nie interesuje mnie nic. Z tego względu, okej, Golden Freeza fajnie mieć, ale jakby nie wydaje na to pieniędzy, tak samo Super Saiyan Goku 3 Angel też fajnie by było mieć, ale jakby te karty nie są dla mnie jakoś super ekstra... no ciekawe, prawda? Nie są ciekawe, nie ma tu żadnej przeceny na DS-y, 10 summonów kosztuje 50 DS-ów, ani żadnych tiketów, nie ma tak naprawdę, nie ma nic zagwarantowanego, nawet jednej karty SSR, więc moim zdaniem troszeczkę wyrzucenie pieniążków w błoto, czy tam DS-ów w błoto. Tak samo tutaj, Extreme Z Dokkan Festival, dokładnie ta sama sytuacja, jeszcze mniej kart banerowych, fajnie by było je mieć, ale znowu, 50 DS-ów, Jezus Maria, ale bym w to kliknął. Mi się chyba zabił po prostu, nie?
Nie ma ani żadnej zniżki, ani po prostu dodatkowych jakichś feature'ów czy gwarancji tego, że cokolwiek wylosujemy. Tak sam, o, tutaj jest, to jest ciekawsze, prawda, bo macie 3 razy, możecie multi-summon zrobić za 30 DS-ów, ale żadna z tych kart, które tutaj są, jakoś specjalnie mnie nie interesują, więc też jakby opuszczam, chociaż, kurde, wam powiem, że fajnie by było wreszcie wylosować jakąś LR-kę, na przykład Marine Vegeta. Ale interesuje mnie, słuchajcie, ostatni baner, który tutaj jest i który się kończy tak naprawdę jutro dla mnie, czyli baner właśnie między innymi z Keflom. Keflom, Kalifom, Kale, jest Majin Buu w wersji szczupłej oraz, jak widzicie, Bergamo Giant Form. I to jest 5 kart banerowych. I teraz tak, mam Kale. Jeżeli bym miał duplikat, to byłoby spoko, no jakoś bym sobie ją rozwinął. Buu jakoś mnie specjalnie interesuje, tak samo Bergamo też nie za bardzo. Interesuje mnie albo Kalifa, czy Kalifa chyba powinno się mówić. Kalifa mnie interesuje, bo jej nie mam. Fajnie byłoby ją mieć do kompletu. I najbardziej interesuje mnie Kefla. Kefla podobno bardzo dobra postać, bardzo dobra karta. Jednostka, którą jak się rozwinie, to potrafi naprawdę nieźle przyłożyć. I to jest właśnie postać, którą bym chciał wylosować. I teraz dlaczego zdecydowałem zrobić chociaż jednego multisummona? Dlatego, że jak widzicie, tutaj jest one featured SSR granted per multisummon. Czyli jedna z tych wyróżnionych tutaj 5 kart jest wam zagwarantowana w multisummonie. Czyli zawsze którąś z tych kart dostaniemy. Oczywiście możemy dostać jeszcze więcej SSR-ek przy multisummonie, po prostu mając szczęście, ale jedna jest gwarantowana, któraś z tych. Z racji tego, że ich jest 5, to jest duża możliwość na to, że wylosuję którąkolwiek z tych, które bym chciał. No prawdopodobnie moje szczęście będzie takie, że wylosuję Bergamo albo Buu, prawda? No jak zrobię inaczej. Dobra, słuchajcie, no to nie ma co tutaj za dużo gadać. Przystępujemy do losowania, czyli maszyna losująca jest puszcza, następuje zwolnienie blokady, 50 DS, nie, tak dużo. Ja jestem ogólnie człowiekiem, który lubi chomikować, nie, na przyszłość. Zbliża się też baner i też nie chcę tutaj wydać właśnie dlatego wszystkich DS-ów, bo zbliża się baner związany chyba z Bardockiem? Chyba z Bardockiem. Jakieś takie gdzieś przesłanki są. I tam bardzo możliwe, że będą jakieś zniżki, a jeżeli nie, to kij im w oko i palec grzebalec. Summon, słuchajcie. Trzymajcie mocno kciuki, zobaczymy co z tego wyniknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć podów. Ale to jest chyba, no dlatego, że jest gwarantowana SSR-ka. Zmienił się w super wojownika, raz, dwa, drugiego poziomu. No nie ma gwarantowanej tej jakby dodatkowej... O nie, serio. Raccoon. Nie, moim zdaniem z jakichkolwiek banerów i losowania powinny zostać wykluczone karty R. To jest chore. To jest SR-ka chyba z tego co się orientuję. Tak, Vegeta z serii GT. Ech, no nic. Kolejny Raccoon. Jak ja tego typa nienawidzę, on jest taki obleśny. Tien. Już to widzę. Okej. To jest ile? 4 chyba? Gohan. Miałem. SR-ka. Oho! Okej, Bergamo, wersja SSR. Ale z tego co się orientuję, to gwarantowana SSR-ka powinna być jako 10 wpaść. Czy to jest SSR-ka, na którą trafiłem po prostu w multisamonie jako szczęście, a gwarantowana jeszcze przed nami? Jezus Maria, ja gdzieś tam myślałem, ja mówię, kuźwa, może to Majin Vegeta, ale to chyba nie wiem, czy to jest w tym banerze. O Jezu, Kuririn. Tak mu z twarzy... No i znowu karta R. Kto... Bandai Namco. Go and... yourself. Seriously. Serio. Dwa razy Bergamo.
Nie no, fajnie, że dwie SSR-ki, nie? Ale dwa razy Bergamo. No nie no... Kusi mnie, żeby jeszcze raz zrobić, ale na tym właśnie polega hazard, nie? Że kusi. Ej, wiecie co? Uwaga! Robimy tak zwaną umowę. Jeżeli zrobimy sobie single Samona do Kan Festiwalu tego, to jest za 5 DS-ów, single z tego i single z tego. Co wy na to? Jeżeli wypadnie coś ciekawego z tych trzech singli, czyli tego jednego i tego jednego, to robimy jeszcze jedno multi summon właśnie Kefli. No to co? Daj mi wyzwanie Altimela, single summon. Nie no, summonujemy, nie chcę rozszerzać tutaj swojego schowka na razie. Wydam pieniądze. Znaczy pieniądze, moje DS-y. Jedna kapsuła. Rainbow. Zmienił się w superwojownika, więc nie ma gwarantowanej SSR-ki. Jakby się nie zmienił i pozostał w czarnych włosach, to byłaby duża szansa na to, że pojawi się pęknięty screen. To jest chyba SSR-ka i to nawet... A nie, to jest SR-ka. To jest SR-ka, ale ona była wyróżniona, jako jedna z wyróżnionych, z tego co wiem, kart banerowych tak zwanych, ale niestety słabych. Nadal, ona była chyba tutaj na końcu. Tak, tego co pamiętam. Niestety jest to SR-ka. Tylko i wyłącznie. No dobra, to w takim razie śmiało się rzekło, robimy singla z tego. Ile podów? Nie ma żadnego poda. Jest bardzo możliwe, że praktycznie... No i się zmienił jeszcze w super wojownika. Niech zgadnę, wydropi jakaś maksymalnie SR-ka. Tak. Ani Herkulesa, ani żadnych tych kul nie było lecących. Oczywiście, że Leszczyk Jamsza w wersji SR. No i ostatnia szansa, słuchajcie, single summon z Resurrected Warriors. Bo to będzie oznaczało, że nie mam dzisiaj szczęścia i nie podejmuj się kolejnego... Dwie kapsuły. Nie podejmuj się kolejnego multisamona, bo stracisz pieniążki. Ani się nie było rainbow napisu, ani nie było zmiany w super wojownika. Uwaga, co dostanę? R-kę. Na bank dostanę R-kę. Oczywiście, że R-kę dostanę, proszę bardzo. Karta tylko i wyłącznie. Rare. Shugesh. Ja nawet... Gość chyba z tego, z filmu, nie? Związanego z tym... Mogę się mylić. Bo jakoś typa nie kojarzę. Ale mi się wydaje, że to jest typ związany z... tym drzewem. Z tymi... owocami ze świętego drzewa, czy jakoś tak. Czy drzewa mocy. Nie mogę się mylić, więc nie wyprowadźcie z błędu. No i ogólnie chciałem wam powiedzieć, że... dupa. Dobra, zróbmy jeszcze singla z tego. Z tych pań. Być może coś wydropi z tego singla. Nie dotyka już się więcej tych samochodów na razie. Okej, okay. Herkules poleciał z lewej strony. Bardzo minimalna szansa, że cokolwiek wydropi z tego. Okej, okay, zmienił się. Jest szansa na to, że będzie jakaś SR-ka przez to. Ale SSR-ka na pewno nie. Tak też myślałem. Proszę bardzo. Paragus, czyli SR-ka, tak jak wspomniałem, nic specjalnego. Praktycznie w ogóle nic specjalnego. No i tak to wygląda, słuchajcie. No, nie pozostaje mi nic innego, jak nadal zbierać DS-y i czekać na jakieś fajne przeceny, w których mógłbym sobie wydropić coś lepszego. Bo jak widzicie, no niestety, dzisiejsze samony... Okej, no... Maksymalną porażką nie było to, że w multisamonie wypadł tylko i wyłącznie jeden gwarantowany Bergamo, a wypadły dwa. Czyli tak naprawdę dodatkowa SSR-ka zawsze na propsie. A mi co pozostaje? Tak naprawdę nic innego, jak tylko wrócić do moich codziennych rytuałów i wykorzystywania staminy.
do tego, by sobie tutaj na przykład, o, tutaj zrobiliśmy wszystko, tu zrobiłem wszystko i tu zrobiłem wszystko i teraz sobie właśnie ten True Evil na pierwszym poziomie farmie tego właśnie Angel Freezer. Następny pokój jest trudny na Z-Hard. Go, o, tego będzie można rozwinąć chyba w wersję UR, jeżeli się dobrze orientuję. No dobra, słuchajcie, to ja było na tyle, nie zajmuję wam więcej czasu. Ja będę musiał sobie teraz sprzątnąć moją skrzynkę, kurczę, z postaciami, bo jak widzę, mam już tutaj 9 ponad stan, więc muszę je jakoś, kurde, złączyć razem. A wam dziękuję bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. I widzimy się prawdopodobnie przy następnej jakiejś fajnej celebracji, jeżeli będę chciał wam coś ciekawego pokazać. No, to na razie.